I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. I'm a string of melon, then you can and you can never last. Was so uncertain on my own, now I can find a key without you. And are you so history? Symfonia trzech głosów, ale jakich głosów? Chciałem dodać, że szczęśliwy wylądowałeś bez żadnych turbulencji. Tak jest. Ale za to jaki był lot? No lot. Miałeś lot? Jeden z lepszych. Jeden z lepszych lotów. Opowiadaj. Tak, dziękuję za te linie lotnicze. Słuchajcie, chłopaki, to było dobre. No, było naprawdę dobre. Ogromny szacunek za to, że zmierzyłyście się z tak trudną piosenką. Ona jest niesamowita. Bardzo wam dziękuję za to, że budowałyście emocje, że nie było od razu, tak, takiego 100%, tylko budowałyście powolutku. Totalne rakiety, ale powiem przekornie, słuchajcie, że tutaj Eliza, mimo tego, że była najbardziej z boku, okazałaś duży szacunek swoim koleżankom i może przez to przykułaś bardziej moją uwagę, więc chyba z tobą bym poszła dalej. Dziękuję. Monsieur David. Bardzo dobrze dobrane trio. Gratulacje, chłopaki. Bardzo dobrze dobrana piosenka. Nie wiem, to jest tak, że kurczymy. Niby dorośli faceci, a sami sobie kopiemy dołki pod sobą. I teraz wy macie taki wielki problem. Niemniej jednak ja, gdyby to była moja drużyna, wybrałbym chyba gotową gwiazdę i to jest Liza. Mhm. Dziękuję. A co zrobią Thompson i Baron? Niech pomyślę. A co tam będę myślał? Sprawdźmy. Oj, Natalka, twój głos sprawia, że szyby pękają, ale delikatność jego sprawia, że szyby pękają tak, że chcemy na to patrzeć i być blisko. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale coś w tym jest. Dziękuję. Liza, jakby no, to jest to, co powiedział Dawid, masz faktor bycia gwiazdą i widać, że kochasz coś na tej scenie, a scena kocha ciebie. Dziękuję.
No i Eliza, jesteś przykładem na to, że nie trzeba być w pierwszym rzędzie, żeby być dostrzeżonym. I tutaj dziękuję, Kleo, że dostrzegłaś też to, że po prostu pamiętaj, drugi rząd to nie zawsze gorszy rząd. Jeżeli sama sobie go wybierzesz, to możesz tak samo z niego błyszczeć jak z pierwszego. Dziękuję. Dobra, panowie. To jest cenne, to jest ważne, to będzie zapamiętane. Ale i tak wszyscy czekają na waszą decyzję. Wow, tak jest. Wow. Dziewczyny, jeszcze raz do was wszystkich się zwrócę. Mam wrażenie, że to była najbardziej wymagająca kunsztu wokalnego i talentu wokalnego piosenka w tym sezonie The Voice Kids. To było wielkie wyzwanie i sprostaliście mu. Wielkie gratulacje jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękuję. Ale w dalszą podróż kosmiczną możemy zabrać tylko jedną z was. Dlatego będzie to Lizawieta.